Sporo czasu temu poznałem kolegę, który miał duży problem w relacjach, akurat przez kolegę. Tam kojarzył mnie z YouTube'a, ale prywatnie nie poznał, dopóki właśnie mój znajomy go nie przedstawił. No i chłopak całe życie miał problem z tym, że brakuje mu czegoś przy dziewczynach, że jest brzydki. Oczywiście jak tam w dzieciństwie chodził do szkoły, to się z niego śmiali. Mówili mu, ty masz za dużą głowę, do niczego się nie nadajesz, nie będziesz miał fajnej dziewczyny. No i on sobie żył w takim przekonaniu, oczywiście jakieś tam kobiety miał, ale to nie były jego ideały, tylko to były naprawdę kobiety poniżej przeciętnej tak naprawdę z wyglądu. Z charakteru to nie wiem, bo nie rozmawiałem, natomiast z tego, co mi pokazywał, tak było. I widzisz, on miał cały czas przekonanie, że on nie jest w stanie poznać takiej fajnej dziewczyny, bo on jest brzydki, bo tak mu wmówili, bo się z niego śmiali, że ma coś nie tak z twarzą, z głową, tak? Ale jeśli chodzi o sytuacje towarzyskie z ludźmi, wyobraź sobie, że on sobie radził przefantastycznie. Tak? Widział jakieś nowe osoby gdzieś tam w firmie, bo był na tyle rozwinięty, że prowadził własną firmę. Uśmiechał się, żartował, ale kiedy widział fajną, atrakcyjną kobietę, nie potrafił przejść na taką rozmowę nasyconą flirtem, tylko rozmawiał typowo koleżeńsko i oczywiście też kobiety nie były poprzez to zainteresowane. I ja mu zmieniłem przekonania, bo mu powiedziałem, że to jak on wygląda, to w ogóle nie determinuje tego, jak odbierają go kobiety. To bardziej zależy od tego, jak on się czuje przy kobietach i co on ma w głowie i jak przekłada to właśnie na komunikację z kobietami. I widzisz, to myślenie tak naprawdę, że jest mało atrakcyjne, doprowadziło go do samych porażek. Mówił dziewczynom na spotkaniach, na randkach, a ty pewnie byś chciała przystojnego faceta, wolisz wyższych ode mnie. Sam sobie wrzucał takie teksty do rozmowy z kobietą, co oczywiście kończyło się kompletną klęską. Dziewczyna nie chciała potem już na niego zwrócić uwagi, no bo właśnie nie widziała tej pewności siebie. Sam sobie to robił, tak jak mówię. To, co masz z tyłu głowy na twój temat, to będzie wychodzić w rozmowie z kobietą. Czy tego chcesz, czy nie chcesz, to wyjdzie przez twoją mowę ciała, sposób bycia, czy to, co jej mówisz. I jak się ten mój kolega zmienił? Widzisz, ja go nauczyłem zasad, których powinien się trzymać w relacjach z kobietami. Powiedziałem mu przede wszystkim, to ty nie masz latać za dziewczyną, tylko ona za tobą. Poza tym, jeśli coś ci nie pasuje, to nie musisz jej w ogóle odpowiadać na jej pytanie, które zadaje, na jej dociekania. Jeśli ona nie zachowuje się dobrze, to ją olewasz, jeśli zachowuje się niefajnie, to możesz ją wyprostować, opieprzyć i wtedy podejście kobiet się zmienia. Widzisz, problem polega na tym, że jeśli ty za bardzo czcisz kobiety i wyobrażasz sobie jako takie boskie istoty piękne, do których nie można powiedzieć nic brzydkiego, jeśli na to zasługują, no to oczywiście będziesz miał kiepskie efekty. Bo to nie chodzi o to, żeby być niemile nastawionym do kobiet, ale żeby też mieć odpowiednie podejście. Ja mojego znajomego nauczyłem, że nie warto nigdy gonić za kobietą. Zawsze jak gonisz za kobietą, ona ci nie odpisuje, przy kolejnego SMS-a, to się zawsze skończy źle. Musisz mieć na tyle kontroli w sobie, że jeśli ona nie odpisuje, to dajesz sobie spokój, tak? I to jest żelazna zasada relacji, tak jak wam nieraz mówiłem. Inna sytuacja, nie pytasz nigdy dziewczyny o to, czy chce być pocałowana, czy jest jej miło z tobą na randce. Po prostu robisz to, co masz zrobić. Całujesz ją, dotykasz, prowadzisz, zachowujesz się męsko. Ten właśnie kolega mi powiedział, że to, czego go nauczyłem i to, co mnie wyróżniało spośród innych facetów, którzy próbowali te dziewczyny poznawać, to właśnie było bycie męskim. Bardziej męskim niż ci faceci przy kobietach. Zobacz, że czasami w towarzystwie kolegów możesz być łobuzem, możesz udawać cwaniaka. Mam takiego kolegę na przykład, co on od dziecka się ze wszystkimi bił, ale potem trafił na dziewczynę, która była wyjątkowo brzydka, no bo jeśli chodzi o kobiety, to zawsze był zakompleksiony. I to się często nie przekłada, bo ty w życiu możesz być naprawdę pewny siebie, ale przy kobietach już tego tak nie czujesz. Kwestia tego typu, żebyś zaczął po prostu inaczej myśleć o sobie i żebyś wierzył w to, że wszystkie kobiety są tak naprawdę twoje. I to od ciebie zależy, czy ta dziewczyna będzie na ciebie dobrze reagować i żebyś się trzymał zawsze własnych zasad. Jeśli polegniesz na zasadach i dziewczyna zrobi coś niefajnego i ty się nie trzymasz tych zasad, tylko pomyślisz sobie, a nie, no wybaczę i zadzwonię do niej. Po kłótni na przykład z dziewczyną, czy tam może masz żonę, kochankę, ona cię opieprzyła, nakrzyczała na ciebie, to nie była twoja wina, ty ją przepraszasz, dążysz do porozumienia, to widzisz, ty łamiesz wtedy własne zasady. I wtedy kobiety tobą gardzą, tak? Bo one nie chcą faceta, który za nimi lata, który jest łatwy, dostępny, który nie ma charakteru. One chcą faceta, o którego muszą się starać. I każdy, kto ma więcej doświadczenia z kobietami, powie ci to samo. Natomiast jeśli popełniłeś błędy w związku, w relacji czy na randkach w ten sposób, że właśnie za bardzo pokazałeś się od strony takiego wrażliwca, odpukać, mówiłeś jej po prostu, jaka jest piękna, że jest ładniejsza od innych kobiet, no to poległeś na starcie. Musisz się wyzbyć tych emocji.
potraktować dosyć mechanicznie cały proces podrywu i wtedy będziesz miał zupełnie inne efekty. Ten mój kolega zaczął stosować moje metody. Poznał dziewczynę, zaprosił ją tam do siebie, była jakaś łóżkowa sytuacja, ale ona potem napisała, że ona się już więcej z nim nie spotka. I on się mnie radzi, co ma zrobić, bo on się takiej sytuacji nie spodziewał. Ja mu powiedziałem bardzo prosto, słuchaj, odpisz jej, okej, nie pisz do mnie więcej, bo ja sobie nie życzę takich SMS-ów. Myślałem, że jesteś fajną osobą, ale widocznie nie mogę ci zaufać. Napisał jej takiego SMS-a, do 15 minut miał kolejnego, gdzie ona go przeprasza, czy jednak mogą się spotkać. Niemożliwe? Tak to właśnie działa. Jeśli masz jaja, charakter, to kobiety będą po prostu za tobą podskakiwać, latać, chodzić i będziesz miał zupełnie inne efekty niż reszta facetów. Tylko się musisz wyzbyć tych emocji, że ty musisz coś z nią robić na siłę. Bądź na luzie, tak? Nie nastawiaj się na nic i zdziwisz się, jakie będą efekty. Tyle na dzisiaj. Przypominam, że do dzisiaj do północy gra wstępna przed seksem, 60% taniej, nowy kurs z zeszłego miesiąca. Polecam wykorzystać, 60% taniej do dzisiaj do północy. Potem podnoszę cenę, naprawdę wartościowa wiedza. Co takiego zrobić w łóżkowej sytuacji z kobietą przed seksem, tak, żeby ona szczytowała, żeby dochodziła, żeby była tobą zafascynowana. To naprawdę działa i daje potężne efekty. Przede wszystkim to, co robisz przed seksem, jeśli zaczniesz robić w nieodpowiedni sposób, to kobieta może stracić ochotę na cokolwiek, nawet na pocałunek. I to niejednokrotnie przerabiałem na konsultacjach, więc jeśli przetestujesz ten materiał, wdrożysz te mechanizmy, które pokazuję, jestem przekonany, że kobiety będą podniecone, a ty będziesz fantazją dziewczyny. Zobacz sam, bo dzisiaj o północy podnoszę cenę. kurs.uwodzeniewdzień.pl/promocja. Zapraszam do dzisiaj do północy, 60% taniej. Korzystaj, a jestem przekonany, że będziesz tak zadowolony, że będziesz oglądał inne moje materiały w jeszcze większej ilości. Do zobaczenia, cześć!